Belgia, czyli taka średnia drużyna z tych mocniejszych. Dzisiaj nią będziemy rozgrywać Mistrzostwa Europy 2024. Ostatnio Portugalią, choć uważam, że Portugalia jest raczej dużo lepsza pod względem zawodników od Belgii, to naprawdę poszło nam nieźle. A grupa Belgów jest, no, całkiem łatwa, bo mamy tutaj Słowację, Rumunię i Ukrainę. Tutaj 3 punkty dają nam czasami awans i nie widzę innej opcji, żeby 3 punktów Belgią tutaj nie zdobyć w żaden sposób, no to by musiał być dramat po prostu. Tak wygląda skład Belgii, plecy mają, no, słabe, no niestety nawet nie ma tutaj Courtois, bo miał kontuzję i nie został powołany na Euro. Z przodu wygląda to już trochę lepiej, mamy De Bruyne, czyli jednego z najlepszych, jak nie najlepszego pomocnika na świecie i ciężko powiedzieć, po prostu lakaka. Ale w grze może coś lepiej będzie, zobaczymy zresztą. Bo generalnie Belgii już na Euro nie ma, zostali wyeliminowani przez Francuzów. No i też bardzo ciekawe rzeczy na początku Euro się zdarzyły, ponieważ ze Słowacją my gramy, a ten mecz Belgia przegrała 0-1. I tutaj były też bramki Lukaku, nie wiem czy jedna, czy dwie, już nie pamiętam ile, ale były anulowane, bo były spalone. Oj, Słowacja przed moją bramką, bardzo niecelny strzał, ale to już zawsze jakieś ostrzeżenie. Bardzo szybka pierwsza połowa, totalnie nic się nie działo, cały czas 0-0. No po tej pierwszej połowie mogę powiedzieć tylko tyle, że jest słabo, ale mam nadzieję, że to się poprawi. W tym meczu nie wiem, czy strzelę jakąś bramkę, ale zobaczyłem. W pierwszym meczu zawsze jest tak dziwnie, a w drugim wszystko zaczyna się dopiero dziać. Dobra, piłka Słowacja w polu karnym! No i znowu bardzo dobra sytuacja. Nie wiem, strasznie dobrze gra Słowacja, albo strasznie słabo ja gram, ale wydaje mi się, że to ja właśnie chujowo. Kurwa, długo ten odcinek może nie potrwać. Koniec meczu, bez bramki w ogóle w tym meczu mamy 0-0 z Portugalią. Znaczy Portugalią grałem w poprzednim odcinku, to było chyba podobnie. Też 0-0 zaczynaliśmy, a później zaczęło się dziać. Tylko że jak grałem Portugalią, to czułem, że ta drużyna zapierdala. Dala, nie? No a Belgia póki co gorsza od Słowacji, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni w drugim meczu. Zawsze można jeszcze z 3 remisami przejść. Ukraina wygrywa z Rumunią i ona ma pierwsze miejsce, a my będziemy grali teraz właśnie z Rumunią, czyli na razie najgorszą drużyną w naszej grupie. No i ten mecz zakończył się 2-0 dla Belgów. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ja trochę powątpiewam, ale nigdy nie mów nigdy. Doku, De Bruyne, Lukaku, Lukaku, gol! I w końcu mamy bramkę, w końcu mamy jakiś strzał, który zagroził. Musieliśmy czekać na to 90 minut meczu ze Słowacją i 45 prawie. To jest 130 minut bez takiego groźnego strzału na bramkę w ogóle na Euro, ale w końcu lakaka! No dobra, czyli jednak da się strzelić bramkę, bo już myślałem, że się nie da. Ciągle podchodziłem pod bramkę i nie oddawałem strzału, bo nie mogłem, kurwa, no ja nie wiem. Jest bardzo ciężko, bardzo, bardzo. Dobra, spójrzmy, Doku przed szansą na dobrą wrzutkę, ale było blisko do, żeby samobuja strzelała Rumunia. Koniec, koniec meczu. Aj, jeszcze myślałem, że uda się zgarnąć piłkę i strzelić jeszcze jedną bramkę, ale trudno. Mamy 1-0, Romelu Lukaku daje zwycięstwo, ale bardzo nieprzekonujące, bo poza bramką nic więcej się w sumie nie działo. Ale mamy wyjście z grupy. Bo tutaj jak to wygląda, Ukraina wygrała swój kolejny mecz, no to w sumie to nie wiem. To znaczy na pewno będziemy mieli trzecie miejsce i to raczej powinno być wyjście z grupy, bo z trzeciego miejsca zazwyczaj z 4 to się wychodzi na luzie. Ale jakbyśmy chcieli jeszcze drugie miejsce utrzymać, bo nie wiadomo jest, czy utrzymamy, to musimy chociaż jeden punkt z Ukrainą zdobyć. Normalnie Ukraina na Euro aż tak dobrze sobie nie radziła, jak tutaj sobie radzi, bo miała 4 punkty, a odpadła z turnieju. No bo tak się złożyło, że wszystkie drużyny w tej grupie miały po 4 punkty i któraś musiała odpaść, a Ukraina miała goal difference minus 2 i dlatego była na samym dole. Bardzo dobre rozegranie, Tilem. Co jest, rzut karny? Będzie rzut karny chyba, tak jest! Ale fajny strój ma sędzia, taki biały. Zobaczmy, gdzie tutaj był fał. Było podanie Stempelek, tylko że ja mu bardziej depnąłem niż on mi. Dobra, Lukaku już jedną bramkę strzelił. Może spróbujmy po ziemi w prawy dolny róg. Bramkarz się chyba tego nie spodziewał, uwaga! Nie spodziewał się! 1-0 dla Belgii, brawo Lukaku! O, dobry strzał Ukrainy.
Ale wychodzi Lukaku, jest sam na sam i 2-0! Lukaku ma trzecią bramkę na tych mistrzostwach, wow! Trzecia bramka na tych mistrzostwach i wcale nie anulowana, tylko prawdziwa. Pięknie wybieg i asystę ma Carrasco, co? No teraz to się dobrze gra z Ukrainą, naprawdę nieźle to wygląda. Jeżeli wygramy ten mecz, to będziemy mieli nawet pierwsze miejsce, to jeszcze lepiej. De Bruyne z dystansu, ale było blisko! Prawie 3-0. I teraz co za dobra piłka, tylko zjebałem, po co ja tym lobikiem postrzelałem, normalnie można było. Zwaliłem akcję na 3-0, kurde, ale dobrze się gra teraz. Nie wiem co by się musiało, jakby musiała się Ukraina odpalić, żeby jeszcze można było tu myśleć o przegranej. Trzeba ten mecz już wygrać, tak jak jest. Wygramy, wyjdziemy z grupy, choć i tak już wyjdziemy moim zdaniem na pewno. W końcu przestaliśmy odpadać w grupie, to jest już osiągnięcie. Tielemans i broni to bramkarz, to była ostatnia akcja, no jeszcze dojdę do piłki, więc teraz będzie dopiero ostatnia akcja, wrzuta w pole karne. Koniec, nie, nie koniec, nie kończ, jeszcze trzecią bramkę jeszcze bym chciał strzelić. Patrz, patrz, jest, 3-0, strzeliłem jeszcze trzecią bramkę, Yuri Tielemans. 98 minuta, wow! No już cudem mi nie kończył tej akcji, udało się to tak rozegrać, żeby strzelić jeszcze gola, tutaj tapinek soczysty. No to Ukraina rozjebana totalnie, a my wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca. Rumunia wygrywa ze Słowacją i ostatecznie Słowacja spada na ostatnie miejsce. Ta Rumunia ma teraz szansę wyjść i ma bardzo dobre goal difference. Polska też ma 3 punkciki, dobre goal difference, ale... A nie, dobra, może wyjdzie... No nie. Chyba Polska nie wyjdzie. No i pytanie standardowe, z kim zagramy? Z Holandią w 1/8 zagramy. A to chcę zobaczyć, z kim zagrają Rumunii i z kim Ukraina. Bo jeżeli jakieś słabsze zespoły, to znaczy, że nie opłacało się kurwa wygrywać, nie? Może oni specjalnie się podłożyli. Ukraina z Czechami, co jest do chuja? A Rumunia z Francją, no dobra, no to tutaj się może nie opłacało. Ale warto było mieć drugie miejsce jednak. Bo pierwszego to ni chuja się nie opłacało. Ale nie, w sumie to całkiem się opłacało, bo mamy dużo lepszą drabinkę. Te wszystkie lepsze drużyny są po lewej stronie, a my po prawej mamy mniej tych lepszych zespołów. No dobra, zobaczymy. Na razie gramy z Holandią. No to mamy bitwę sąsiadów. Belgia, Holandia. I jeszcze grają u sąsiada. Menier, dobre dośrodkowanie, ale broni to bramkarz, ale to była dobra akcja w 10 minucie. Dobra, rozegrali nam się trochę ci Belgowie, bo w pierwszym i drugim meczu było licho. I mam out dzięki temu, co za idiota. To jest idealna odległość do tego, żeby mógł tutaj De Bruyne strzelić gola i chyba słupek, nie! Leciało pięknie, niedokręcona lekko piłka. Druga połowa, na razie taki trochę nudny mecz. Mi się wydaje, ale już nie jestem pewien, że w jednym z odcinków z Holandią chyba w 1/8 odpadłem, ale nie pamiętam kim grałem wtedy. Chyba coś takiego miało miejsce. Ale szybki doku, teraz zagranie przed pole karne, tutaj jest. Wybronił to, już rzucił się w złą stronę, ale po rykoszecie piłka poszła, spowolniła mocno, zdążył jeszcze wybić ją. Kurczę, to była dobra sytuacja, jeszcze Menier, to jest dobra sytuacja, znowu broni bramkarz, co jest, jakiś cyborg, Robocop. Carrasco wchodzi jak do siebie, Carrasco, nie, no nie wiem kurwa, jak on tego nie trafił. O, Lukaku, Romelu, o, sraku, kurwa jaka dobra akcja, o, ja pierdolę, już myślałem, że będzie sobie biegł sam na sam, tak samo jak ja, nawet lepiej, bo tam mnie trochę dociskali, a tutaj to już była czysta sytuacja. 10 minut i będzie dogrywka, jeżeli nie padnie żaden gol. Nie, Jezus Maria, nie odbijaj się tak, proszę. Teraz będzie bardzo dobra sytuacja, przerzut do doku. Holandia gra już bardzo wysoko, przez co ma mało obrońców, ale co z tego, jak Lukaku waży 2 tony, a się kurwa od 50-kilogramowego gościa odbija. Nie, Cody Gakpo jest sam na sam z obrońcą, ale gówniany strzał, chłopie, szym do ludzi, weź to wybij, Castells, i będziemy mieli dogryweczkę w takim razie. No ja już gola nie strzelę, leci Holandia, a nawet nie dał im sędzia dokończyć akcji, będą rzuty karne. W sumie to zostawiam tak jak jest, może tego, albo nie, zostawiam tak jak jest. Ja strzelam jako pierwszy, to może w prawą stronę?
No może to był zły pomysł jednak. A rzucę się w tą samą stronę. No wiedziałem, że on to samo zrobi. Ty kurwa, ty. Dobra, to teraz w lewo, po ziemi. Jeremy Doku. Pięknie strzelone. Za późno się rzucił, już nie zdołał wyciągnąć piłki. Ja myślę, że chyba znowu w prawo się rzucę. Chociaż chciałbym też zostać w środku. Lepiej było w prawo. Mamy to. Mamy 1-0. Z przewagą dla nas Romek teraz. Dawaj Romek. Romek ma dobre rzuty karne, więc damy trochę tak... no mocniejszy strzał. Bardziej w lewo. Co to było za gówno? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie się rzucić. W prawo! Aj, chciałem w lewo! No i remis. Dobra, De Bruyne. On ma chyba najlepsze rzuty karne z tego, co widziałem. 85, chyba lepsze niż Romek Lukaku, ale... Dobrze. No też słaby strzał w sumie. To aby tyle, że się źle bramkarz rzucił. Kurde, remisuje Xavi Simons. No i gole ostateczne. Myślę, że po ziemi... Ja pierdzielę, gol! Gol! Mówiłem, że już ja pierdolę, ale nie wyjął tego, przyleciało obok ręki. Podoba mi się to, że takie coś jest możliwe. No, wyglądało jakby to już miał. Dobra, wyjmę i wygrywam. Wygrałem! Jest! Jest! Castel z bohaterem, przechodzimy do ćwierćfinału! Naprawdę niezła pasa teraz jest, wygrywamy Portugalię, dochodzimy do finału, teraz Belgią, jesteśmy już w ćwierćfinale, to jest bardzo dobry wynik. I my zagramy teraz z Danią w ćwierćfinale. W półfinale teoretycznie czekałoby na nas Portugalia albo Serbia. Po drugiej stronie mamy Niemcy, Rumunia i Hiszpania, Czechy. No to może być łatwy ćwierćfinał, albo mega trudny. Z tymi słabszymi rywalami zawsze jest ciężko. No z Holandią w sumie łatwo było, tylko coś nie mogłem bramki strzelić, cholera. Albo ten bramkarz był taki zajebisty. Już pierwsza połowa, kurna, ten czas tak szybko leci, że ja nawet nie wiem, kiedy to mija wszystko. Ale no, tam poza tym jednym meczem... Nie no, z Holandią też było spoko. Ale niektóre mecze tej Belgii są strasznie nudne. Nic się nie dzieje. Tak jak teraz na przykład. No chyba, że Lukaku no nie doskoczył. I tak to właśnie wygląda. Oj, Skov Olsen, słupek! Nie będzie dobitki, ale mieliśmy farta teraz. To wyglądało, jakbyśmy mieli stracić tutaj bramkę. Mamy farta. Ale podobnie do Portugalii, chyba jeszcze żadnej żeśmy nie stracili dzisiaj. No, teraz będzie okazja! Gol! Jest bramka w końcu! 82 minuta, mamy w końcu gola, bo z Holandią gola nie było i teraz przez prawie cały mecz też gola nie było. Doku, to jest jego pierwszy gol. Leciał, leciał, menier aż pole karne, zagranie, strzał i miał to na nodze, to nawet poszło po nodze Schmeichelowi i wpadło do bramki. What? 1-0 i zaraz będzie koniec meczu, no jesteśmy bardzo blisko półfinału teraz. Koniec, wygraliśmy, wygraliśmy. Mecz 1-0 z Danią. Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Europy i zagramy z Serbią. No kurwa, serio? Serbia z Portugalią wygrała, nie chce mi się w to wierzyć. Niemcy zagrają z Hiszpanią, więc jeżeli dojdziemy do finału, to będziemy mieli kogoś dobrego w finale. No a my gramy z Serbią. Ale idzie, ale to idzie. Półfinał to już jest bardzo dobry wynik, więc mamy dwa naprawdę super wyniki z rzędu. Portugalia finał i co będzie z Belgią? Zaraz zobaczymy. Może też finał. A może i wygrany. Ale dobra sytuacja, tylko że strzał prosto w środek, Serbia. A my cały czas nie straciliśmy żadnej bramki na tych mistrzostwach. No Portugalią też chyba dopiero w finale tą jedną straciliśmy i przez nią była kaplica. No i teraz słabo idzie. Chyba w ogóle Serbia lepiej gra w tym meczu. 3 minuty do końca, nie ma nikogo, to będzie dogrywka jeszcze w tym meczu. No jak jest dogrywka, to moim zdaniem będą pewnie jeszcze rzuty karne. Dobra, teraz będzie gol. Musi być Luke Bakio. Świetnie to zrobił Luke Bakio, po krótki, ale się podbijało. Nawet rzutu rożnego nie ma, kurna. Może teraz Tielemans jest, Carrasco. Kurna, jak on kośpyrę wystawi, to się nie da. O, teraz, teraz Luke Bakio, Luke Bakio, gol! Jest! 119 minuta, nie będzie chyba rzutów karnych. Ja zrobię wszystko, żeby nie było tych rzutów karnych głupich. I będziemy mieli finał, tylko minutę trzeba wytrzymać. To powinno być bez problemu.
ale mają jeszcze szansę. Szybko zaczęli, szybko grają, sędzia pozwala. Jest, koniec, koniec. Mamy finał, Belgią. Odpada Serbia, zobaczcie, jacy smutni. Wypierdalać. No i będziemy grali z Hiszpanią. No to chyba fajniej, bo z Niemcami już żeśmy w finale grali, już mam ich dosyć. Hiszpania, Belgia, fajny finał. To znaczy, ja bym takiego na żywo nie chciał widzieć. Tak średnio Belgię bym chciał widzieć po prostu. Zresztą już odpadła, to nie mam czym się martwić, ale no. Ale tutaj może być spoko, jeżeli my Belgię gramy. Odcinek numer 8. Trzeci raz jesteśmy już w finale, a wygraliśmy go tylko raz. Udało się nam to Szwajcarią, Portugalią niezbyt. Teraz pora na Belgię. Kto wygra? Hiszpania czy Belgia ten finał? No tak jak mówię, Hiszpania w momencie nagrywania tego odcinka jeszcze ma szansę, ale Belgia już niekoniecznie. Fajnie się zmierzyć z Hiszpanią. Chyba jeszcze z Hiszpanią nie grałem w tej serii. Dawaj, De Bruyne z wolnego, to jest idealny moment na strzelenie gola. Tak! Co? A teraz to odkręcę. No kurwa. I weź tu zrozum Kevina De Bruyne. Teraz tak daleko od bramki, a wcześniej trafiłem w słupek, mimo że było idealnie. No ja nie wiem już. Już mamy drugą połowę tak w ogóle i ja nie wiem, tak odczuwam, że tą Belgią gra się tak nudno trochę, bo nic się kompletnie nie dzieje. Tam jeden gol gdzieś fartem się uda czasem strzelić i to tyle. Portugalią to była napierdalanka moim zdaniem, a tutaj tak średnio bym powiedział. No tak średnio. Kolejna dogrywka dzisiaj, no nie wytrzymie. Dobrze, Luke Bakio był faulowany i teraz... A nie, wcześniej, myślałem, że karny. No dobra, to jest całkiem niezła sytuacja, a po to, żeby strzelić gola, zrobimy wbieganie i teraz... Aha, kurwa, Lukaku mi wziął piłę, a ja wcale nim nie byłem. Jeszcze 15. Teraz, proszę, to jest totalnie ostatnia szansa. Luke Bakio, gol! 120 minuta i to będzie koniec. Belgia wygra Euro, bo zero dodał, zero dodał. Podanie, wpuściłem go, bo... Już Doku był zmęczony, gdyby to Doku tutaj był, on by tak nie wybiegł, ale ten ma pełne siły. Koniec, koniec, Belgia wygrywa finał, mamy drugie zwycięstwo razem ze Szwajcarią. Ale Szwajcaria, trzeba przypomnieć, wygrała 2-0 w finale, a Belgia tylko 1-0, chociaż Belgia miała trudniejszego przeciwnika. Nie liczymy tego oczywiście, to jest w ramach ciekawostki. Belgia drugą drużyną, która wygrała całe Euro w tej serii. 8 odcinków, 2 zespoły. Brawo, kurczę, tak nudno było tą Belgią grać, a tu się okazuje, że w ogóle wygraliśmy. To jest dobre, to jest naprawdę dobre. Kevin De Bruyne, kapitan, ale też te podanie Lukaku nie zostało przecięte w żaden sposób. Finał nudny jak flaki z olejem, też tylko 1-0, nuda jak chuj. Ale puchar to puchar. Pięknie, pięknie to wygląda. Belga wygrywa, 1-0. Ale łatwa drabinka była, trzeba powiedzieć. Chociaż dużo bramek to żeśmy nie strzelali. Holandia 0-0, później Dania tylko 1-0 po dogrywce, później Serbia 1-0 w ostatnich minutach i po dogrywce znowu 1-0 w finale. Bardzo minimalistycznie. Dopisujemy winera dla Belgów i Szwajcaria i Belgia póki co mają na równi swoje osiągnięcia, więc będziemy musieli zrobić albo show mecz, albo jeżeli będzie więcej drużyn zwycięzców, a pewnie myślę, że będzie, no to będzie trzeba zrobić jakąś grupę między tymi drużynami, które wygrają całe Euro. Nam zostało już tylko 16 zespołów na tym kole, a w następnym odcinku zagramy reprezentacją chyba Serbii. A dzisiaj z Serbią graliśmy i zobaczymy, jak sobie poradzimy, bo w Serbią zagraliśmy w półfinale, więc chyba niezła drużyna.